ogóle nie chodziłem głodny na tej dzieci. Ziemniaków to nawet nie dojadałem. Tylko, że nie chudłem. A mogłem coś z kolejnością pokręcić. A, i jak nie chudłem, to jeszcze kolega mi powiedział, to już nie z gazety, kolega mówi, spróbuj, to jest taka fajna dieta też kapuściana. To też pewnie słyszeliście, jest taka dieta kapuściana, też w sumie pomysłowa rzecz, bo jesz co chcesz, pod warunkiem, że jest zrobione z kapusty. Tylko, że u mnie to krótko trwało, bo momentalnie się okazało, że dieta kapuściana może być spokojnie zamiennikiem lewatywy. Naprawdę. Chociaż z perspektywy czasu oceniam, że to nigdy nie jest tak, że jedna dieta jest ewidentnie dobra, a druga jest ewidentnie zła. Nie, nie, nie. Dieta kapuściana miała też swoje plusy. A jakże? Tak, ja będąc na diecie kapuścianej, słuchajcie, ja miałem mnóstwo czasu, żeby posiedzieć, pomyśleć. Zastanowić się w ciszy, w spokoju. Znaczy w ciszy, w spokoju to przesadziłem, ale... Ale naprawdę. I wtedy właśnie, będąc na diecie kapuścianej, wymyśliłem rzecz, o której chcę wam powiedzieć na koniec, bo ja zrozumiałem, że jeśli to ja chcę zrzucić parę kilo, to nikt i nic mi w tym nie pomoże. Naprawdę. I wam też radzę. Jeśli chcecie zrzucić parę kilo, zróbcie to, co ja. Ja wymyśliłem dla siebie indywidualny plan ćwiczeń. Zróbcie to samo. Nikt was nie zna lepiej, niż wy sami siebie znacie. Tak. Znaczy, jestem po AWF-ie, więc mi jest łatwiej wymyślać sobie, ale zróbcie to. Każdy to może zrobić, tylko musicie pamiętać o żelaznej zasadzie fitnessu. W jakichkolwiek ćwiczeniach fizycznych nie jest ważna ilość ćwiczeń i nie jest ważna jakość ćwiczeń. To są dwie nieistotne rzeczy. Najważniejsze jest co? Systematyczność. Systematyczność, kochani, jest kluczem do sukcesu. Dlatego ja codziennie robię jeden brzuszek.